Nalot na farmę Cracking Bell to jedna z najlepszych rzeczy, jaką dostaliśmy w GTA Online. Dla uproszczenia możemy nazwać to napadem, bo ma bardzo podobną strukturę, ale w odróżnieniu do innych napadów nie wymaga absolutnie nic do kupna. Od razu, bez inwestowania ani grosza, możesz zacząć na tym zarabiać. I to zarabiać całkiem niezłe pieniądze. W filmie tym zaczniemy od podstaw, jak to w ogóle zacząć, a następnie przejdziemy misja po misji i pokażę wam, w jaki sposób je zrobić, aby ukończyć je tak szybko, jak to jest możliwe. Znam trik praktycznie do każdej misji, więc tą wiedzą z wami się w tym materiale podzielę. Ale zacznijmy od samych podstaw. Jak zacząć nalot na farmę Cracking Bell? Tutaj sprawa jest banalnie prosta, jak mówiłem. Nie potrzebujesz żadnej nieruchomości, jedynie musisz chwilę pobyć na sesji i prędzej czy później dostaniesz telefon od Vincenta. Po krótkiej rozmowie pojawi ci się na mapie literka V. W tym miejscu zawsze będziesz rozpoczynał misje przygotowawcze, czy też finał do nalotu na farmę Cracking Bell. Za pierwszym razem, kiedy tam się zjawisz, będziesz miał cutscenkę, w której chwilę porozmawiasz sobie z Vincentem. Przy kolejnych powtórzeniach już tej cutscenki nie będzie, tylko będziesz od razu startował tam pierwsze przygotowanie. I każde kolejne w sumie też, łącznie z finałem. A więc lecimy teraz przygotowanie po przygotowaniu, aż do finału. A więc pierwsza misja, z którą będzie nam dane się zmierzyć, to lewy fundusz. W misji tej musimy zorganizować sobie fundusz, kradnąc go oczywiście od innych kryminalistów. Co ciekawe, jeżeli gramy tę misję w większej grupce, to ta misja może nieco inaczej wyglądać. Bo jeżeli gracie solo albo z innym kolegą, no to macie do odwiedzenia tylko i wyłącznie 2 punkty. Jeżeli gracie w 3 osoby, to pojawia się jeden dodatkowy punkt, czyli macie łącznie 3 punkty do odwiedzenia i oczywiście jak 4 osoby, to także macie dodatkowy jeszcze kolejny punkt, czyli 4 punkty łącznie do odwiedzenia. Ja oczywiście polecam grać wam wszystkie misje, łącznie z finałem, solo. Bo po co angażować inne osoby, skoro te misje są naprawdę banalnie proste, szczególnie z tymi trikami, o których usłyszycie w tym materiale. A więc, jeżeli gracie tak jak ja, czyli kompletnie solo, to podjeżdżacie najpierw do punktu A, rozwalacie wszystkich na zewnątrz, a następnie oczywiście udajecie się do środka. W środku będzie na was czekało kilku przeciwników, także nimi się zajmujecie i następnie kradniecie kasę z pralek. Jak już zbierzemy wszystko, to udajemy się do punktu B i robimy w teorii dokładnie to samo, ale mam dla was takiego małego tipa. Rockstar raczej zaplanował sobie tę misję w ten sposób, że udacie się wprost przez frontalną bramę. I jest to dosyć niebezpieczne, bo wszyscy będą w was wcelowani. Dlatego wy jesteście sprytniejsi i udajecie się od boku. Dokładnie tak, jak widzicie to na materiale. W ten sposób nie jesteście narażeni na atak wszystkich przeciwników naraz. Więc możecie po kolei rozprawić się z przeciwnikami i następnie oczywiście ukraść kasę ze środka budynku. Jak już wszystko zbierzecie, udajecie się do skrytki Vincenta i misja jest zrobiona. Przygotowanie numer 2. I tutaj w teorii gra daje nam wybór. Możemy udać się do Terrorbyte'a albo laptopa. Wybór ten jest kompletnie bez sensu, bo do jednego i drugiego punktu tak czy siak musimy się dostać. Więc ja wam polecam udać się najpierw do laptopa, żeby zoptymalizować drogę. Jak będziecie na miejscu, dostaniecie informację, że musicie znaleźć pracownika z laptopem na wyznaczonym obszarze. Na telefon dostajecie nawet jego zdjęcie i musicie szukać. Żeby było ciekawiej, Rockstar rozmieścił tego typa w 11 różnych miejscach, więc musicie znaleźć go w jednym z tych 11 miejsc. Troszeczkę czasu może wam to zająć, więc mam dla was tipa. Użyjcie po prostu czegoś głośnego. Może być to jakiś materiał wybuchowy, może być po prostu broń. Jak zrobi się huk, to gościu zostanie oznaczony czerwoną kropką na mapie. Po prostu udajcie się wtedy do tej lokalizacji, gdzie ta kropka początkowo się pojawiła i tam będzie znajdował się laptop. Laptop oczywiście zabieracie i lecicie do Terrorbyte'a, który oczywiście także może pojawić się w 3 różnych lokalizacjach, ale zlokalizowanie go w tych obszarach jest banalnie proste. Wystarczy jeździć po wyznaczonym obszarze i nasłuchiwać, czy gdzieś w pobliżu słychać drony. Jak usłyszymy jakiegoś drona, no to oczywiście lecimy w tym kierunku. Im głośniejszy dźwięk, tym jesteśmy bliżej. Wspomniane drony bronią Terrorbyte'a i musimy je najpierw rozwalić, zanim będziemy mogli do środka wejść. Na drony te jest bardzo fajny sposób. Możecie je szybko rozwalić za pomocą bomb przylepnych. One atakują w falach,
więc po prostu możecie wytimingować odpowiednio i te drony rozwalić przy każdej fali za pomocą jednej bomby przylepnej. Po zniszczeniu wszystkich fal wchodzimy do środka Terrorbyte'a i zabieramy stamtąd urządzenie hakerskie. Kolejny cel w naszej misji to udanie się do siedziby kartelu. Stamtąd będziemy musieli ukraść pociąg. Najszybszym, a zarazem najbezpieczniejszym sposobem na dostanie się do naszego celu to jechanie przez tory. Na miejscu czeka na nas grupka przeciwników, więc musimy się z nią rozprawić. A może inaczej, musimy z nimi się nawalać tak długo, jak to jest nam potrzebne. Mówiąc to, mam na myśli to, że jeżeli z jednego z tych przeciwników wypadnie nam klucz do pociągu, to musimy go zebrać i jeżeli nam cała reszta przeciwników nie zagraża, to możemy ich olać i lecieć prosto do pociągu. Wsiadamy do kabiny i przejmujemy stery nad pociągiem. I teraz naszym zadaniem jest po prostu jechanie do przodu. No bo gdzie indziej mamy jechać? W bok! No raczej nie. Wracając. Lecimy do przodu, raz na jakiś czas gra będzie nam kazała nacisnąć jeden przycisk, żeby zmienić światło na zielone. Jeżeli tego nie zrobimy, to zostaniemy wyhamowani, więc będziemy musieli od nowa nabierać prędkość. Tego raczej chcemy uniknąć, więc na bieżąco zmieniacie światła i misję ukończycie bez większych problemów. Co prawda, warto wspomnieć niby o tym, że są przeciwnicy i oni was gonią, nawalają do was. Ale prawda jest taka, że wy jesteście osłonięci niemal ze wszystkich stron, więc większość pocisków was ominie. Ale dla pełni tego poradnika warto wspomnieć, że możecie korzystać z przekąsek podczas jazdy, albo nawet z własnej broni, ale nie będzie to wam potrzebne. Wystarczy jechać do przodu. I misję w ten sposób kolejną ukończycie. Przygotowanie numer 3. Ukryta broń. W tej misji faktycznie macie wybór. Macie trzy miejsca, do których możecie się udać. Jest punkt A, w którym macie gangsterów, punkt B, w którym znajdują się profesjonaliści i C, gdzie macie wojsko. Misja ta będzie miała wpływ na to, jakie uzbrojenie, a także sprzęt będziesz miał do dyspozycji podczas finału. Więc w teorii najlepiej ukraść najlepszy sprzęt, czyli od wojska. Ale prawda jest taka, że to nie ma żadnego sensu. Lepiej udać się do punktu A, w którym niby masz gorszy sprzęt, gorsze uzbrojenie, ale prawda jest taka, że z tym uzbrojeniem bez większego wysiłku zrobisz finał. Więc po prostu kraniesz broń, która jest najbliżej, czyli w punkcie A. Na miejscu będzie kilku gangsterów, pozbywasz się ich. Następnie podnosisz broń spod jednego z domów, a sprzętu będziesz musiał poszukać w bagażnikach gangsterskich wozów. Jak już te dwie rzeczy zgarniesz z punktu A, no to lecisz do kryjówki Vincenta. I tutaj mała zmiana, misja nie kończy się automatycznie, tylko musisz tam, jeśli jesteś na miejscu, wyjąć telefon, wysłać SMS-a do Vincenta, w którym potwierdzisz, że chcesz ten konkretny sprzęt, tą konkretną broń użyć podczas finału. I jak wszystko zatwierdzisz, no to misja się w tym momencie kończy. Przygotowanie numer 4. Wjazd i wyjazd. Podobnie jak w poprzednim przygotowaniu, tutaj także mamy wybór A, B lub C. Tym razem z tych miejsc musimy ukraść samochód, który oczywiście wykorzystamy podczas finału. Najlepszym wyborem jest oczywiście cel oznaczony literką A. Dlatego oczywiście, że w ten sposób misję ukończymy najszybciej. Samochód zawsze znajduje się w tej samej lokalizacji. Podjeżdżamy na stację i tam musimy zlikwidować tylko i wyłącznie dwóch przeciwników. Następnie strzelamy w skrzynkę, która znajduje się z boku tego budynku i dzięki temu otworzy nam się garaż. W środku będzie czekała na nas fura, którą zabieramy jak najszybciej się da na tory. Dokładnie w ten sposób, jak widzicie na materiale, w ten sposób unikniecie większych uszkodzeń, co jest oczywiście kluczowe, dlatego że jeżeli pojazd będzie rozwalony zbyt mocno, to będziecie musieli zabrać go do Los Santos Customs i naprawić, więc marnujecie dodatkowo czas. No i ogólnie jazda przez tory jest najszybszym sposobem dotarcia do celu, więc korzystajcie z torów, bo to jest po prostu najlepsza opcja. I oczywiście jak pojazd dostarczycie do garażu w Paleto Bay, to musicie napisać SMS-a do Vincenta, potwierdzacie w nim, że chcecie ten pojazd wykorzystać do ucieczki i następnie musicie opuścić obszar, żeby misja mogła się zakończyć.
Możecie do tego wykorzystać pojazd, który jest zaparkowany naprzeciwko tego garażu. Jest to Impaler. Wsiadacie do niego, odjeżdżacie najdalej jak się da. Misja się kończy i możecie przejść dalej. Przygotowanie numer 5. Przestępczość zdezorganizowana. I tutaj mam dwa sposoby na przejście tej misji. Najpierw pokażę wam ten klasyczny, który każdy z was przynajmniej raz będzie musiał zrobić, ale jak zrobicie misję w ten sposób, przynajmniej raz, to potem będziecie mogli skorzystać ze sposobu, który jest nieco szybszy. A więc tak, na początku naszym zadaniem jest hakowanie dwóch furgonetek. Jeżeli chcecie sobie nieco ułatwić to hakowanie, to możecie pozbyć się załogi. Chociaż nie jest to wymagane, ale mocno ułatwia sprawę. Jeżeli rozwalicie wszystkie w środku pojazdu, to przy okazji także po zakończeniu hakowania wypadnie z tej furgonetki torba, która będzie zawierać ubrania. Możemy się w nie przebrać i to nieco nam powinno ułatwić dalszy etap misji, ale prawda jest taka, że ta misja nawet bez tego stroju jest banalnie prosta. Więc to, czy weźmiecie strój czy nie, nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Jak już pierwszą furgonetkę załatwicie, to udajecie się do drugiej, robicie dokładnie to samo. Po udanym hakowaniu dostajecie lokalizację garażu, do którego musicie się udać. Od tego, w jaki sposób przejdziecie ten etap misji, będzie zależeć, czy finał będzie na głośno, czy też na cicho. Nie ma tak naprawdę większego znaczenia, czy napad jest na cicho, czy też na głośno, bo oba są banalne i wyglądają niemal identycznie. Ale ja pokażę wam oczywiście sposób, ten, który raczej jest uważany za najlepszy, czyli na cicho. Żeby taki napad dostać, musimy zrobić ten etap misji tak, żeby nie zostawić żadnego śladu. Czy to oznacza, że nie mogą nas wykryć? Mogą. Oczywiście pod warunkiem, że po wykryciu w miarę szybko załatwimy wszystkich świadków i wtedy wszystko będzie w porządku. Do tego także, oczywiście, musimy zasabotować ciężarówki, usunąć nagranie z kamer. Następnie musimy w magazynie znaleźć jakąś wiertarkę. Jest ich pełno i zawsze leżą w tych samych lokalizacjach. I jak już to macie, możecie przejść do wiercenia skrytek. I tutaj bardzo ważna uwaga, jak zaczniecie wiercić, to jest opcja, że pojawią wam się dodatkowi przeciwnicy. Więc wtedy od razu przestajecie wiercić i się nimi zajmujecie. Ja tutaj specjalnie dałem się wykryć jednemu z przeciwników, żebyście zobaczyli, że w prawym dolnym rogu pojawia się informacja, że musimy po prostu zlikwidować wszystkich świadków. Jak to zrobimy? Cały czas o misję bez żadnych śladów. Czyli finał będzie dla nas cały czas po cichu, mimo tego, że ktoś nas wykrył na chwilę. Jak wszystkich załatwimy, możemy wrócić do wiercenia skrytek i tutaj bardzo ważna uwaga, wiercie, aż znajdziecie kartę. Podczas poszukiwań karty może tak się zdarzyć, że znajdziecie worek z hajsem, bo wiecie, ale kozak, będę wiercił wszystkie skrytki, żeby dostać jak najwięcej pieniędzy. Ale jest to błędne myślenie, dlatego że czas to pieniądz, a ten worek z hajsem jest warty 500 dolarów. Więc po przeszukaniu wszystkich skrytek na koniec misji dostaniesz 2 albo z 3000. To się kompletnie nie opłaca. Szukaj karty, jak ją znajdziesz, to nie marnuj czasu, tylko od razu leć do punktu wyjścia z tego garażu. Jak jesteś na zewnątrz, to gra teraz będzie kazała ci zasiąść za kierownicą ciężarówki, którą oczywiście musisz zabrać do skrytki Vincenta. I w ten sposób kończy się ostatnie przygotowanie. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze obiecany trik, który pozwoli wam tą misję ukończyć o wiele, wiele szybciej. Żeby móc korzystać z tego triku, najpierw musicie ukończyć tą misję kilka razy, aby wasza postać poznała lokalizację wszystkich magazynów. Jak to macie zrobione, to potem możecie robić misję w ten sposób, że po prawej macie mapkę, na której właśnie w tym momencie pojawiły się trzy punkty. Są to wszystkie możliwe lokalizacje magazynów. Nie jest to w sumie żaden specjalny trik, czy też jakiś błąd, dlatego że w dialogu nawet sam Vincent mówi nam, że hej, jeżeli znasz lokalizację tych magazynów, to możesz tam po prostu od razu polecieć. Więc my oczywiście to robimy. To jaki magazyn akurat wam wylosowała gra, że ten akurat jest prawidłowy, jest oczywiście kompletnie losowe, więc może wam się trafić, że będzie to w pierwszej lokalizacji, może być druga, a może być także trzecia.
Wszystkie lokalizacje bez żadnych cięć macie pokazane na materiale. Macie także to oznaczone kropkami. Zielona kropka oznacza magazyn, a czerwona kropka oznacza, że jesteśmy koło tego magazynu. Zauważymy bardzo szybko, czy jest to prawidłowy magazyn, czy też nie. Bo jeżeli staniemy obok, no to gra nas po prostu tym powiadomi, że hej, to jest ten magazyn. A jeżeli też się nie stanie, po prostu lecimy do kolejnej lokalizacji. W ten sposób, jak jest to zaprezentowane na materiale, macie najszybszą drogę. Łatwo powinniście się połapać, bo macie lokalizację po prawej stronie, macie także minimapę po lewej stronie, więc nie powinno być z tym problemu. Jeżeli będziecie mieli farta i trafi wam się to na przykład w pierwszej lokalizacji, to jesteście w stanie ten pierwszy etap misji zakończyć w mniej niż minutę. Więc jak najbardziej warto korzystać z tego sposobu. Po znalezieniu odpowiedniej lokalizacji garażu, wchodzicie do środka i robicie misję tak samo jak zawsze. Ten trik po prostu pomija etap hakowania furgonetek. No i mamy finał. Miejsce zbrodni. Tak się nazywa misja finałowa. I tutaj robię ją oczywiście na cicho, dlatego że poprzednia misja została ukończona na cicho. Jeżeli zrobiłbym jakąś wpadkę, na przykład zniszczył ciężarówki, albo nie skasował nagrań, albo by mnie wykryli, no to wtedy mamy napad na głośno. Różnica między finałem na cicho a na głośno jest taka, że w napadzie na cicho po prostu nawalamy z broni z dłumikiem i staramy się, żeby nas nie wykryli, a w napadzie na głośno jesteśmy od razu wykryci, więc czekają na nas z ostrą amunicją i będą do nas od razu nawalać. To jest jedyna różnica. Nasze cele, które musimy spełnić, żeby ukończyć ten finał, są dokładnie takie same. Dodatkowo warto wspomnieć, że w napadzie na głośno cały czas będą nam się respić nowi przeciwnicy, więc będzie to troszeczkę utrudnione. Więc raczej jak robicie to poprzednią misję, ostatnie przygotowanie, no to staracie się robić tę misję na cicho, żeby po prostu ten napad mieć nieco łatwiejszy. Bo tutaj skradanie się, likwidacja przeciwników jest banalnie prosta, macie duży zakres błędu. Chodzi mi na przykład o to, że jeżeli masz przeciwnika i nie trafisz w niego, no to masz mnóstwo czasu na to, żeby oddać kolejny strzał, bo nawet jeżeli gość cię zauważy, no to na razie widzisz tylko on. Jeżeli go zlikwidujesz, no to będzie misja cały czas dla cicho. Reszta przeciwników dowie się o tobie dopiero wtedy, kiedy będziesz naprawdę mnóstwo czasu na widoku przeciwnika, czy też będziesz bardzo długo zwlekał z poprawieniem swojego błędu. Więc jest to banalnie proste. Ja wam polecam taką taktykę, że w pierwszej kolejności czyścicie wszystkich przeciwników w głównej części budynku. Dokładnie tak, jak ja to robię na nagraniu. Dzięki tej metodzie macie 100% szansę, że nikt nie znajdzie swojego kolegi leżącego na podłodze. Jak już to zrobicie, kierujecie się do dwóch magazynów i w nich musicie znaleźć paczki mąki. Do tego będzie wam potrzebny łom, który znajduje się w tym magazynie, ale jeżeli korzystacie z zestawu tego najgorszego w teorii, zestawu Marabunda, to macie tam łom w zestawie, więc nie musicie szukać tego łomu, od razu możecie przejść do otwierania skrzyni. Musicie odwiedzić dwa magazyny i zebrać z nich cały towar. Jak już to zrobicie, dopiero wtedy będziecie mogli przejść do kolejnego etapu misji. Teraz naszym zadaniem jest udanie się do biura. Żeby do niego wejść, będzie wam potrzebny klucz. Klucz ma dwie możliwe lokalizacje i teraz wam je pokażę. Pierwsza z nich została przeze mnie przegapiona, więc muszę się co nieco cofnąć, bo znajduje się ona na tym oto stole. Tutaj jest jedna lokalizacja klucza. Jeżeli wam tutaj się nie zrespi, no to macie pewność, że będzie w drugiej lokalizacji, która znajduje się tutaj. Więc zbieracie klucz i teraz udajecie się do biura. Przy okazji, jeżeli robicie ten napad na głośno, możecie nie szukać tego klucza wcale, tylko rozwalić zamek z pomocą swojej broni. Po prostu strzelacie w zamek i te drzwi wam się otworzą, ale my robimy napad na cicho. W biurze naszym pierwszym celem jest skakowanie komputera. Więc robimy to. I teraz do naszych rąk trafia
urządzenie hakerskie. I musimy z niej skorzystać, żeby uzyskać kod do sejfu. Zalecam w tym momencie przełączyć się na pierwszą osobę, bo to mocno ułatwi sprawę. Na tym urządzeniu widzimy, w którym kierunku musimy podążać. Musimy znaleźć 3 prawidłowe komputery i każdy z nich da nam fragment kodu. Są 4 komputery łącznie, do 3 z nich musimy podbiec. One są bardzo blisko siebie, więc nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Urządzenie dokładnie pokazuje nam, w którym kierunku musimy podążać. Jak wszystko zhakujemy, mamy kod na naszym urządzeniu. Teraz oczywiście za pomocą tego kodu musimy uzyskać dostęp do zawartości sejfu. Teraz zawsze odpali się alarm, ale to nie oznacza, że zostaliście wykryci. Dalej robicie napad całkowicie na cicho. Za pomocą broni z tłumikiem rozwalacie tą skrzynkę i teraz otwiera wam się brama. Jeżeli chcecie pozostać niewykryci, to podążajcie przy prawej ścianie i eliminujcie dokładnie tych samych przeciwników, których ja zabijam na nagraniu. Więc jeden z głowy, drugi także. Trzeci także. I teraz mamy kolejnych przeciwników. Jeden jest tutaj przy naszym wejściu do garażu, gdzie schowany jest nasz pojazd. I jeszcze jedna tutaj sobie podąża, jak lekko sobie do nas podejdzie, wtedy go ubijamy. W ten sposób zrobicie napad całkowicie na cicho. W żadnym momencie nie wykryje was żaden przeciwnik. Ostatnia osoba, którą musimy unieszkodliwić, znajduje się na torach, na które się oczywiście kierujemy. I teraz z naszego pojazdu musimy walnąć typowi headshota. W sensie z wnętrza naszego pojazdu musimy typowi walnąć headshota. Namierzacie, jeżeli widzicie, że jest czerwona kropka na jego główce, no to wtedy oddajecie strzał. Niby ten strzał jest z broni bez tłumika, ale to jest tylko taki efekt dźwiękowy. Spokojnie, cały czas macie tłumik, nikt was nie wykryje. No i teraz cały czas kierujecie się po torach, jak widzicie na nagraniu. I w ten sposób nikt was kompletnie nie wykryje. Warto wspomnieć, że mimo tego, że gwiazdki wam cały czas migają, to nie jesteście w stanie zgubić policji. Policję jesteście w stanie zgubić dopiero w momencie, który będzie już za chwilę. W momencie, kiedy odpali się dialog przy torach, dokładnie w tym miejscu, od teraz policja może być przez was zgubiona. Wcześniej, mimo tego, że gwiazdki migają, nie możecie zgubić pościgu. Ja wam polecam tutaj w pobliżu torów chwilę się pokręcić, bo tutaj tą policję zgubić jest moim zdaniem najprościej. Jak już się to stanie, to całkowicie bez żadnych obaw możecie kierować się w kierunku skrytki Vincenta w celu ukończenia finału. Za ukończony nalot na farmę Cracking Bell dostajesz nagrodę w postaci 500 000 hejsiwa. I na koniec mam jeszcze dla was taki mały segmencik, w którym opowiem wam o 3 rzeczach, które powinniście wiedzieć o nalocie na farmę Cracking Bell. Cały poradnik był stworzony z perspektywy gracza, który gra sam. Ale ten nalot oczywiście możecie robić z kimś. I wtedy zadania podczas tego finału są podzielone na przykład między 2 graczy. Jedna osoba zbiera towar z magazynów, a druga od razu leci do biura i hakuje komputerki. W ten sposób są zadania podzielone. Pomocnik za swoją pomoc dostaje nagrodę w postaci 50 000 hajsu. Jak już rozmawiamy o pieniądzach, to pociśnijmy ten temat dalej. Nalot na farmę Cracking Bell ma swoje osiągnięcia, czy też nagrody, które możemy odblokować. Mamy ich łącznie 8, ale najważniejsze są 2 z nich, dlatego że one dają nam nagrodę w postaci hajsu. Pierwsza z nich nazywa się nalot na farmę Cracking Bell, którą dostaniemy za ukończenie nalotu na farmę Cracking Bell jako przywódca. I w nagrodę dostajemy 250 000. Jest to nagroda jakby co jednorazowa, więc za wasz pierwszy finał dostaniecie zwykłą nagrodę w postaci 500 000, a także dodatkowe 250 000 jednorazowego dodatku. I jest jeszcze druga nagroda, kto wyżej na grzędzie, która każe ci ukończyć nalot na farmę Cracking Bell, tym razem nie będąc przywódcą.
Czyli po prostu musisz komuś pomóc i w nagrodę także dostaniesz dodatkowe 250 tysięcy. I ostatnia informacja, która może was zainteresować. Nalot na farmę Cracking Bell możecie powtarzać sobie co godzinę. Dokładnie co 60 minut od ukończenia finału możecie rozpocząć kolejne przygotowania, a następnie oczywiście zrobić finał kolejnego nalotu. I proszę państwa, to tyle. Dziękuję wam za obecność, siap, cześć, elo!